że pojawia się wam komunikat, materiał zawiera treści niedozwolone, opublikowanie tego jest niemożliwe. No to tak to właśnie może wyglądać, jak będzie ta dyrektywa, przeciwko której dzisiaj protestujemy. To was wszystkich dotyczy. Tyle. Tak w zasadzie to jest wszystko, co tutaj jest do powiedzenia na ten temat, więc jak nie chcecie, żeby tak było, to się po prostu przyłączcie do tej akcji. Dziękuję bardzo. Halo, przypominamy, że zaczęliśmy nasz protest od minuty ciszy, aby uszanować dzisiejszą żałobę narodową. Natomiast czego dotyczy dzisiejszy protest? Przypominamy, to jest artykuł 11 i 13, one są największym zagrożeniem. Jeden dotyczy kwestii publikowania, linkowania, jakby może być jakby wprowadzona jakby opłata licencyjna, a drugi dotyczy cenzury prewencyjnej, że może zostać prowadzone, mogą prowadzone zostać różnego rodzaju automaty, roboty, które będą sprawdzać, czy treść przypadkiem nie zawiera listy na przykład zakazanych słów, listy zakazanych zwrotów i będzie to robione przez automaty. To nie będzie robił tego człowiek, co będzie powodować, że będzie dużo błędów. Ktoś będzie chciał dodać na przykład filmik z swoich urodzin, gdzieś tam się pojawi słowo terroryzm i może się okazać, że ten filmik, albo jakaś piosenka w tle, może się okazać, że zwykłego filmiku z urodzin nie będzie dało wrzucić, dlatego że będzie on automatycznie ocenzurowany przez roboty Google, roboty innych korporacji. Czyli jak my jesteśmy tutaj z własnej woli, czy ktokolwiek nam nas płaci, nas wspiera finansowo, nikt nas nie płaci, nikt nam nie wspiera. W 2012 część nas protestowała, protestujemy tutaj dzisiaj. Ja na przykład w 2012 protestowałem. Wtedy nas to było trochę więcej, teraz jest trochę mniej, ale są ci, którym najbardziej zależy. Jeżeli ktoś chce się włączyć do naszego ruchu, zapraszamy. Po proteście będziemy się gdzieś udawać, że będzie ktoś chciał nas poznać, dowiedzieć się więcej, to będzie taka opcja, będzie taka możliwość. Wszyscy tutaj, którzy jesteśmy, reprezentujemy różne poglądy. To nie jest tak, że wszyscy się dokładnie znamy, część z nas się widzi tutaj pierwszy raz. Natomiast mamy jedną wspólną wartość. Zależy nam na wolności w internecie. To jest dla nas najważniejsze, dlatego chcemy blokować takie dyrektywy jak ACTA 2. Dlatego jesteśmy tutaj, dlatego współpracujemy. Pomimo tego, że możemy mieć między sobą różne poglądy, możemy jednoczyć się we wspólnym celu zatrzymania tego potwora, zatrzymania tego krakena, jakim jest ACTA 2. Ja może oddam głos do